Jak wygrałaś casting? Bo z tego, co słyszałem, to za sprawą twojej mamy, prawda? Tak, to prawda. Rodzice od początku jakoś tak mówili, spróbuj, zrób coś nowego, bo rzeczywiście przez ten COVID to była taka rutyna, nic się nie działo. No i jak rodzice usłyszeli, że są nowe nabory i jest casting do nowej edycji Hotelu Paradise, powiedzieli, słuchaj, nadajesz się do tego, spróbuj swoich sił. I ja tak na początku, kurczę, no nie wiem, czy chcę tego, czy warto, czy to dla mnie, ale w końcu mama namówiła, wybrałam się, no i się udało. Jak wyglądał ten sam proces castingowy? Sam proces castingowy nie był trudny, wystarczyło opowiedzieć coś o sobie. Wydaje mi się, że tutaj im bardziej człowiek jest pozytywny i im bardziej jest sobą, tym lepiej wypadnie po prostu na castingu. Czy miałeś jakieś specjalne zadanie do wykonania? Nie miałam żadnych specjalnych zadań, po prostu opowiedziałam o sobie, o swoim życiu, wiadomo, hobby, jakieś tam swoje przeżycia, doświadczenia, co robię w życiu. Krótki opis siebie, tym czym się zajmuję, jak lubię spędzać wakacje, no bo wiadomo, że też lecimy na wakacje. I wiadomo, że jest to program dla singli, więc też to nieco trzeba było powiedzieć odnośnie typu faceta w moim przypadku i o jakichś tam byłych związkach, jak u mnie to wyglądało, ale casting naprawdę bardzo fajny. Jak myślisz, co ujęło osoby, które wybierały uczestników tego programu z twojej historii, którą przedstawiałaś podczas castingu? Wydaje mi się, że samo to, że jestem bardzo towarzyska, otwarta i dużo osób mi mówi, że płynie ode mnie taka ciepła energia, sprawiło, że mogłam zachęcić po prostu swoją osobą innych z produkcji, żebym wzięła udział w tym programie. No i wydaje mi się, że to, że właśnie to, że ja lubię być wszędzie, ja jestem typem takiej osoby, która lubi dużo rzeczy robić, która lubi ludzi, jest właśnie taka otwarta, towarzyska, łatwo nawiązuje kontakty z innymi, więc myślę, że to przede wszystkim przekonało produkcję. Jeżeli spodobał Ci się ten wywiad, to serdecznie zapraszam do skomentowania oraz zasubskrybowania kanału Przeambitnych oraz oczywiście zajrzenia na ich Instagrama przeambitni.pl.